Dziś Bożeny z całego kraju odwiedziły królewskie miasto, aby podczas ogólnopolskiego zjazdu świętować swoje marcowe imieniny. Przedpołudniowe sobotnie spotkanie rozpoczęło się na rynku Starego Miasta. W imieninowym zjeździe bierze udział ponad 60 pań o pięknym staropolskim imieniu Bożena. Wydarzenie związane z krajowym zlotem imienniczek odbywa się dwa razy w roku, w miesiącach, w których obchodzone są imieniny Bożena. Jednym z nich jest właśnie marzec, natomiast drugie spotkanie odbywa się w czerwcu w Bożenkowie, koło Bydgoszczy. Jak podkreślają organizatorki, jeden z tych zjazdów zawsze odbywa się w innym mieście. Tym razem został wybrany Sandomierz. Dzisiaj uroczyście obchodzimy swoje imieniny marcowe w pięknym mieście Sandomierz z pięknym burmistrzem miasta Marcem, także wszystkie jesteśmy jego. Marcowe dziewczyny przyjechały do Marca. Jesteśmy bardzo zadowolone, podoba nam się to miasto i być może jeszcze na pewno tu przyjedziemy, odwiedzimy je ponownie. Burmistrz Marcin Marzec, który towarzyszył imienniczkom podczas dzisiejszego spotkania, wyraził nadzieję, że Sandomierz zostanie także stałym miejscem marcowych spotkań Bożen. To są marcowe Bożeny, także w pierwszych słowach powiedziałem do pani, jesteście moje. Cieszę się, że takie wydarzenia są organizowane, a podwójnie cieszę się, że takie panie, właśnie Bożeny, czy też mieliśmy tu kiedyś i Grażyny, i Krystyny, z tego co pamiętam, przyjeżdżają do Sandomierza, spotykają się, miło spędzają czas i później promują nasze miasto w Polsce. Zjazdy imieninowe Bożen rozpoczęły się kilkanaście lat temu. Podczas dzisiejszego spotkania do Sandomierza zjechały się panie, zarówno które są od samego początku, jak i te, które biorą udział po raz pierwszy. Na zlotach Bożen, te, które mamy w czerwcu w Bożenkowie koło Bydgoszczy, to w tym roku będzie 12 zlot, a ja byłam na 11. Nie byłam tylko na pierwszym, bo już o nim nie wiedziałam. Także jestem na wszystkich, a te marcowe i jesienne to doszły troszkę później i na części byłam, na części nie, różnie. Tutaj z koleżankami nas 5 dojechałyśmy ze Szczecina aż. Prawdopodobnie jesteśmy z najdalszej części, jeżeli chodzi o odległość do Sandomierza. 744 kilometry. Jesteśmy po prostu, jeździmy z Bożenkami, jesteśmy zadowolone i takie doładowanie nasz jest spotkanie każde. Najpierw jeździliśmy do Poznania na spotkania, później w Kościanie żeśmy reaktywowali już ponad 5 lat, mamy Sejszenie, staramy się o środki na działalność naszą. Teraz mamy w Dębcu nowy rajd, taki wyjazd programowy, który praktycznie turystyka uczy pod tytułem takim i tam Bożeny zjadą i koleżanki, przyjaciele. Zamierzamy właśnie tam w stylu North Walking właśnie realizować taki program i dużo spotkań, dziewczyny są wręcz... Można powiedzieć, jakby czekają na te spotkania, które organizujemy sukcesywnie w jakichś kawiarniach, realizujemy różne programy tematyczne, prawda, od zdrowotnego po ruchowe, bo wyznajemy, że ruch i wyjazdy gdzieś w celach kulturalnych, do teatru czy do kina też nie omieszkamy właśnie realizować. Także jest to tak, od tego się zrodziło, żeśmy prawnie się tam uskuteczniły u nas i tak to się rekreacyjnie. Program wizyty w Sandomierzu jest bardzo bogaty. Po oficjalnym spotkaniu Bożenki udały się na zwiedzanie zakątków miasta. Natomiast wieczorem czeka na imienniczki uroczysta kolacja.